No, dzień dobry, dzień dobry. Proszę Państwa, jesteśmy w Nordhorn, w fajnej miejscowości. Tutaj żyje bardzo, bardzo dużo Polaków. Praktycznie na ulicy można ich spotkać. Byłem w jednym sklepie, bo zaoferowano mi do kupienia maszynę, która przydziela drewno na dwie lub cztery części. Nawet takie bale do pół metra. I szefowa tego sklepu powiedziała, że niech pan zajedzie, tutaj jest taki bar Snap i tutaj pracują Polacy. To jest polski sklep, niech pan zajedzie, może akurat pan spotka swoich polskich patriotów. No i byłem, faktycznie widzicie, tutaj jest ten sklep. Snap Market. Dziewczyny mówiły, żeby zrobić im reklamy, no to robię. Dostałem około 30 gazet, no to Wulzen i w Neuhaus rozprowadzę dla naszych polskich patriotów. Niech wiedzą, gdzie jest polski sklep, gdzie można porozmawiać. Oj, 50 na godzinę, także tutaj też musimy ostrożnie, puścimy. Pewnie opiekunka też z Polski w długich włosach wyszła na lody. Tam siedzą też opiekunki, jedzą lody, bo jest teraz akurat właśnie taka przerwa. Po obiednia od 15 dają kawę. No w każdym bądź razie widzicie, jak to jest. Mamy zielone, także jedziemy dalej. Bardziej smakują mi czerwone jabłka, ale zielone, mówią Niemcy, też są dobre. No to na zielonym jedziemy. No cóż, chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich Polaków, którzy pracują w Nordhorn, w Neuenhaus, Uelzen, Emlimheim und dodatkowe jakieś tam jeszcze inne miejscowości. Chciałbym przekazać im, że myślę o was jako o wyborcach na przyszłość. Dlaczego myślę? No dlatego, że są wybory i chciałbym uzyskać jak największe poparcie w wyborach kolejnych. Obojętnie już nawet, gdzie by to nie było. Niektórzy nawet mówią: Artur, ty startuj tutaj na burmistrza, tutaj szybciej wygrasz jak w Polsce. Ja mówię, może i tak, ale trzeba dać Niemcom po prostu tą satysfakcję, że oni tutaj będą rządzić swoimi prawami. Ja chciałbym zmienić troszeczkę rzeczywistość w Polsce i być faktycznie ponad podziałami, dlatego cały czas utrzymuję mój status jako bezpartyjny kandydat na prezydenta czy burmistrza. Chciałbym pozdrowić mój region, Wałcz, Mirosławiec, Piecnik oczywiście, Tuczno też, chociaż tam już też nie ma z kim rozmawiać, bo chyba wszystko wyjechało. No cóż, walczymy nadal o Polskę wolną. Zapraszam was na stronę www.prezydent1.pl, www.artur-prezydent.pl, albo na przykład na stronę www.tuczno24.pl. Stamtąd przejdziecie na kolejne moje strony internetowe. Jest też możliwość pobrania listy sympatyków, złożenia podpisów, swoich danych. To będzie mi potrzebne, żeby za jakiś czas nawiązać z wami kontakt. No i cóż, bardzo mi miło, że możecie mnie w ten sposób za pośrednictwem platformy YouTube poznać. No i co? Życzę wam fajnego lata, bo jest już dzisiaj ciepło. 23 stopnie na zewnątrz, pięknie się jedzie przy otwartym okienku. Walczymy nadal o Polskę wolną. Mówił do państwa Artur Głowacki. Telefon polski 661-03-48. Telefon niemiecki 0-17-66-49-13-911 lub 0-17-27-37-90-19. Zapraszam też do korespondencji poprzez adres mailowy, czyli arturglowacki27@gmail.com i do następnego programu. Pozdrawiam wszystkich Polaków i za pośrednictwem Polaków, polskich patriotów pracujących na obczyźnie, bo w Polsce się chyba już nic nie opłaca. Pozdrawiamy polskich patriotów w Polsce
i na całym świecie. Dziękuję.